I can't believe it. The great Sherlock Holmes standing in front of me. I'm sure that our two brains will. Brains. Witam wszystkich z tej strony Tula i witam was w grze Sherlock Holmes The Devil's Daughter. I kochani, mamy nową sprawę. Tak jak na koniec w poprzednim odcinku właśnie przyszedł do nas ten pan. Jeszcze nie wiemy, kto to jest dokładnie. Także zaraz zrobimy portret. No ja jestem troszeczkę przeziębiona, może to być słychać, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Więc spróbujmy zrobić portret i zobaczyć, któż to jest. Tutaj na razie nic nie widzę. O! Szal. Podąża za modą. Broszka z flagą. Amerykańska duma. Chcę zwrócić uwagę. Na razie dam tak. Bo to jest taki jakiś dziwny koleś. Brytyjska marka tytoniu. Marka preferowana przez Holmesa. Patrzcie. Czekajcie. Bo nie wiem, czy nie poszło za daleko. O! Inskrypcja buty na zamówienie. To jest jakiś taki dziwny człowiek i właśnie wydaje mi się, że on bardziej chce zwrócić na siebie uwagę. Lusterko kieszonkowe. Afektowany? Narzędzie aktorskie. Narzędzie aktorskie? Nie wiem, kurczę, tak w sumie... Aha, już koniec. No dobra, zobaczmy. Nieprecyzyjny portret. Pierwszy raz chyba mi się zdarzyło, co? Pewnie ta flaga była, wiecie... Orson Welles nie dobił jeszcze do 30, a już jest gwiazdą amerykańskiego teatru. Przybył do Londynu, by nauczyć się roli Sherlocka Holmesa. Prawdopodobne jest, że rozpoczął z przygotowania do nauki. Pali ten sam rodzaj tytoniu, co Holmes. Orson jest narcyzem, podąża za modą, posiada narzędzie każdego szanującego się aktora. Kieszonkowe lusterko. Nosi broszkę z amerykańską flagą, by zwrócić na siebie uwagę. Tu pewnie zrobiłam błąd. No ale trudno. W sumie pierwszy raz chyba źle wybrałam. This is such a fascinating. Mafioletowy kapelutek. Cylinder. You're going to be angry again. Goodbye, Mr. Wilde. Nie podoba mi się, że ta mała z tą babką tam cały czas przebywa. I think I might go and ask Mrs. Hudson for some tea. Aha. Jakiś dziwny koleś w ogóle. Dobra. Co my tutaj mamy? Dowiecie więcej o Orsonie. Ej, dlaczego tutaj jest bomba? Halo? Gwiazda amerykańskiego teatru przyjeżdża w odwiedziny do Sherlocka Holmesa, aby przygotować się do nowej roli. Akurat wtedy miejsce ma tajemniczy nocny incydent, który rzuca ich obu w wir śledztwa. Co kryje ten... odkryje ten niezwykły duet? Jest jakaś bomba. Nie podoba mi się to. A tu? Co to jest? A, pani Holmes nazywa się Tabitha Fogg, jestem jedną z pielęgniarek zajmujących się osadzonym w więzieniu. Zajmowała się panem Albaitem, który poprosił mnie, bym napisała do pana po jego śmierci. Do samego końca był wściekły i odmówił poproszenia Boga o przebaczenie. Obwiniał pana, panie Holmes, za złamanie jego woli. Smutno było na to patrzeć. O, nie! A ten od Fischera to czytaliśmy chyba, nie? Nieźle. Czyli, nie żyje, nie? Czekajcie, on tutaj będzie? Tak. W pokoju, kurczę. Kate. No, już się rozgościł, bałagan. O, tu coś jest. Wilde truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this? Ma jakieś pomadki chyba, co? This must be grease paint. Okej. Jakieś pędzle do malowania? Tak? Czemu? Boż, nie mogę obrócić, słuchajcie. No halo. Okej. Puder? Puder. Face powder of an excellent quality. Boże, jaki puder, co? I forgot my hat. Chyba nas przełapała. Might be. Practicing my disguises, you know. Dobra wymówka. Ciekawe, czy uwierzyła? No cóż. O nie. Aha.
No to pięknie. Rozwalił nam stół do analizy. Mrs. Hudson, with our tea. Co herbata? Stół mi rozwaliłeś! W ogóle co to za koleś? O, ktoś idzie. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland. I have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Well, indeed, I call him father, although he is barely older than myself. And your mother is alive? Oh, yes. Although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself. No okej. Okay. Zrobię może portret na początek. To ma chyba od okularów takie, nie? Na nosie. Odkształcenie często nosi okulary. O, broszka. Kosztowna broszka. Lubi się pokazywać i jest zamożna. No nie no, bardziej wydaje mi się, że jest zamożna. Nie wygląda na taką kobietę, która chciałaby się pokazać w przeciwieństwie do tamtego gościa, który tu z nami jest. Pierścionek. Pierścionek zaręczynowy, pamiątka rodzinna. Powiem wam, że w tych portretach to tak trochę, no skąd ja mam niby wiedzieć, czy to jest pierścionek zaręczynowy, czy pamiątka rodzinna? Przecież to nie jestem w stanie tego stwierdzić po wyglądzie. Weźmy, że zaręczynowy. No tak, po prostu. Co jeszcze? Jeszcze coś pominęłam. Aha, tu coś na dole będzie. O! Dwa różne buty. Nie zwróciła uwagi na buty. No dobra. Ukończono portret. No to jednak widzicie pierścionek zaręczynowy. Ale ja to zrobiłam totalnie na chybił trafił, bo no przecież to nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Mary to młoda kobieta o łagodnej naturze, ma 25 lat i wzrok jest dość kiepski. Nie zauważyła, że założyła dwa różne buty. Mary jest zamożną młodą damą, jest zaręczona. Okej. Okay. Rozumiesz sprawę Mary. Dobrze, popytajmy dalej. Mr. Hosmer Angel? I met him at the gasfitter's ball. Mr. Winterbank did not wish for me and mother to attend. He never did wish us to go anywhere, but this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it. And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks together, but then father returned, and we could no longer meet. Właśnie, dlaczego? Why was your stepfather against your going anywhere? Well, he didn't like anything of that sort. He used to say that a woman should be happy in her own family circle. Pranie, sprzątanie, gotowanie, tak? Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, father was going off again in a week, and Hosmer wrote and said that it would be better for us not to see each other until father had gone. After that, he stopped writing. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street post office for collection. A to dziwne. Są zaręczeni, a nie wie, gdzie mieszka? Engaged. Oh yes, Mr. Holmes. Right after the first. Po pierwsze spacerze się zaręczyli. Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening. Nie wydaje mi się, że po to by być bardziej dyskretnym. I put a missing nie, coś mi tu nie pasuje z tym kolesiem. Here's a copy and a letter from him. Aha, Boże, nie. Weźcie go, ja go nie chcę, tego kolesia. This validates my deductions perfectly. What deductions, Mr. Mr. Wilde. Holmes. Tell her. A love letter? Aren't you dying to read it, Holmes? Co za koleś w ogóle? Dobra, no zobaczmy. To jest to ogłoszenie, tak?
Ogłoszenie publiczne zaginięcie. Gentleman, znany jako pan Hosmer Angel, zniknął w tajemniczych okolicznościach. Pan Angel ma około 5 stóp i 7 cali wzrostu. Jest silnej budowy, o bladej karnacji. Ma czarne włosy i bujne bokobrody oraz wąsy. Najprawdopodobniej nosi przyciemnione okulary. Ostatnio pan Angel widziany był w czarnym jedwabnym fraku oraz czarnej kamizelce oraz szarych spodniach z wełny Harris. Wiadomo, iż jest zatrudniony w biurze przy tamtej ulicy. No dobra. A tu? Miłość moja, proszę nie obarczaj swojej kochanej główki zmartwieniem. Uważasz, że powiedziałbym cokolwiek twojej rodzinie, która nie rozumie miłości? Cudownie spędziliśmy razem czas, prawda, gdy twój ojciec był we Francji. Było tak krótko, ale wystarczyłobym zrozumiał, że jesteś moim życiem. Chcę teraz spędzę z tobą każdą chwilę, gdyby to tylko było możliwe. Bardzo cię kocham. And czekam na chwilę. I czekam na chwilę, gdy twój oczy znów wyjedzie, abyśmy mogli się spotkać. No ciekawe, powiem wam. Nie, 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 nie. This is strange. The love letter is typewritten. Na maszynie. O. I'm waiting for the moment when your stepfather leaves once more. We had a wonderful time together, didn't we, while your father was in France? Miss Sutherland only met with Hosmer Angel while the stepfather was absent. Zobaczmy jeszcze tak. Tu coś mamy. Good quality paper, quite smooth. Okay. Fairly common ink, nothing special. Hosmer Angel decided not to leave his signature. Let's study this letter more closely. Interesuje mnie to O, to N. Some letters with typographical defects. Miss Sutherland, do you have any other letters from Mr. Angel? Unfortunately not. But I've brought my father's letter from Paris. Here it is. Okej. Okay. Droga Mary, korzystam z okazji i przysyłam ci te kilka linijek z nadzieją, że znajdą ciebie and twoją matkę. To podejrzane, nie? Że tak samo w dobrym zdrowiu. Francja to kraj pełen miłych widoków, ale jest tu jak wszędzie. Są tu łotrzy, którzy oszukują i źle traktują swoje kobiety. Mężczyznom w dzisiejszych czasach brakuje honoru. Nie cofną się przed złamaniem twego serca. Mam nadzieję, że będziesz posłuszną dziewczyną i będziesz opiekować się swoją matką i skorzystać z mojej rady. Zostań w domu. Niedługo wrócę. Twój ojciec. The stepfather's letter is also typewritten. Wydaje mi się. Quite common paper with a light yellow tint. Fairly common ink, nothing special. I hope that you'll be an obedient girl. Take my advice, stay at home. Jeszcze coś tutaj? Miss Sutherland's stepfather's signature. The stepfather is trying to keep the daughter at home. Let's study this letter more closely. Zobaczmy. And. There are some letters with typographical defects. Czyli to jest to samo. Both letters have typographical defects. They merit further attention. Napisane na tej samej maszynie, czyli ten list napisał ojciec. Tak na to wychodzi w ogóle, słuchajcie. Tak mi się wydaje. This letter has a defect. One more letter with a defect. A, jeszcze tutaj jest EU. Gdzie tutaj jest EU? Czekajcie. Tu na przykład, o. It's the same letter with the same defect in both instances. Okay. Jest to A wszędzie. Another letter match with the same defects. O, jest to M. One more letter with a defect. O. Another letter match with the same defects. So, based on the specific defects, we could say that these letters no właśnie. On the same typewriter. Nieźle, dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Matko, do tego. List ojczyma i trzymać w domu. Nie? Przecież chcę trzymać w domu. List ojczyma był napisany na maszynie. Aha, tu chodzi o te defekty. Czekajcie, jak to odklikać? Dobra. Czekajcie. Tajemnicza osobowość. Podróże służbowe. Bo spotkali się tylko jak nie było ojca. Dziwne zachowanie. Z jakiegoś powodu Hosmer Angel spotyka się z Mary tylko, gdy jej ojciec przebywał w podróży służbowej. Ojczym Mary nie był świadomy związku. Hosmer Angel to wycofany, nieśmiały człowiek, który chciał nie chciał wpędzić Mary w kłopoty. Wydaje mi się, że to... Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Różne buty.
I różne buty? O! Bo ten wzrok miała właśnie. Prawdopodobnie miopię. Okej. Dochód Mary. Przypisowy spadek. Pozwolił... Ach... I trzymać w domu. Właśnie. Rodzinie zależy na tym, by Mary pozostała panną, by mieli stały dostęp do jej spadku. Właśnie. Pewnie o to chodzi. Mary i jej oczom zaufali sobie nawzajem. Mary powiedziano, by pozostała w domu, gdyż jej oczom uznał, że tak będzie. Nie, ja uważam, że to. Dobra. Czy coś jeszcze możemy połączyć? Nie. Odznacz mi to. To i to. Dokładnie, bo są napisane na tej samej maszynie. Listy posiadają te same defekty maszynowe, zostały napisane przez tę samą osobę na tej samej maszynie, czyli przez ojca. To, że listy mają takie same defekty maszynowe, jest zbiegiem okoliczności. No nie wydaje mi się, żeby było aż tyle zbiegów okoliczności. I co tu jeszcze jest? Trzymać w domu i podróże służbowe. O, patrzcie, wszystko się łączy. Mary miała okazję poudzielać się towarzysko bez wiedzy ojczyma. Coś tam się połączyło. Kłamca. Ojciec Mary skłamał. Nie pojechał w podróż służbową, gdyż dowiedział się, że Mary go nie posłuchała. Ojciec Mary wyjechał w podróż służbową, co pozwoliło Mary spotkać się potajemnie. Po to... What? Że przepraszam, to już koniec? Że co? Że co? Że koniec sprawy? Hasman Angel to oszust. To oszust, którego wynają... ojciec był trzymać swoją pasierbicę i jej pieniądze blisko domu. Pan Andrzej zrobił, co mu przekazano i zniknął. No, tak mi się wydaje. Ojciec Mary życzył sobie, by pozostała lojalna wobec pana Hosmera. Angela poprzez trzymanie Mary i jej pieniędzy blisko domu. Prawo nie może tknąć pana... ale Mary powinna chociaż poznać prawdę. Nawet jeśli pan dowie się, prawo nie uwierzy. To, ale wiecie co? A gdybyśmy zrobili inaczej... nie tutaj. Zróbmy, że był nieśmiały. Zróbmy tak. O! Zostawił Mary. Zabawił się sercem Mary, nim postanowił ją porzucić. Zrobił wszystko, by nie zostać znalezionym. Dalsze poszukiwania nie mają sensu. Postanowił nie informować Mary. Nie. Ja jestem oczywiście za tym pierwszym wyjściem, no ale tak chciałam zobaczyć, jakie byłoby... drugie rozwiązanie, gdybyśmy to zmienili. Nie tutaj, tutaj. Tak jak mówiłam, że chodzi o pieniądze i chcieli ją utrzymać w domu, by móc korzystać właśnie z jej spadku. Dokładnie. I oczywiście powiemy prawdę, bo uważam, że trzeba powiedzieć prawdę. Choćby była najgorsza, to lepiej znać prawdę. O, mam osiągnięcie. Ale co, my rozwiązaliśmy sprawę? Then you don't think I'll see him again? I fear not. Then what has happened to him? Your stepfather married your mother for her money, and also enjoyed the use of your income. But with your personal advantages, it was clear that you would not remain single for long, even with him keeping you at home. He found a crook by the name of Mr. Hosmer Angel. He was paid to make you fall in love and promise your devotion, whereupon he would disappear. Oh, Mr. Holmes. No. No, niestety. I can't believe it. But we were engaged. No, te zaręczyny po jednym dniu to też, nie? Thank you for all you have done, Mr. Holmes. Przyjęła to lepiej niż myślałam. No co tu nie powiesz? Ej, powiem wam, że ten koleś jest irytujący. Ładnie mówiąc. W nocy. Oho. Oho. Co to było? Tobi, co się dzieje? Coś tam leży, słuchajcie. Tobi! Tobi. No zobaczmy, co to jest. Ktoś nam coś wrzucił przez okno. O nie! To jest ta bomba, słuchajcie. Jak nic. O Boże.
Zaraz wybuchnę tu wszystko i zabiję Sherlocka. Sprawdź, odsuń. Nie no, ja bym to sprawdziła. A jak to sprawdzić? Czym to przesunąć, słuchajcie? Wybierz czynność. A, dobra, ja chcę sprawdzić. Przewody. Nie mówcie, żeby tam się je ten. Lekko zegnij. Że ja będę musiała to przecinać na bank. O mój Boże, no to pięknie. Mamy bombę. Mamy 2 minuty. Czekajcie, zobaczmy. Źródło prądu, chociaż nie wiem, co mi to pomoże. Aha, this solenoid protects the bomb from being easily diffused. If it loses its power supply, it will close contact between the secondary chain wires and the bomb will explode. Czyli tu też musimy A package with explosive material. There are wires going in and no dobra. Czyli tu coś musimy poprzecinać. O mój Boże, ile tu tego jest? Nie wiem, to? O Boże, boję się. Uff, no dokładnie. To też czerwony. Widzę co? Ja nie wiem. Tli! Boże, boję się. To jest ten tnę czerwony, trudno. Tni. Coś puściło, patrzcie. Czekajcie, tu jeszcze coś jest. Ja wszystko potnę, słuchajcie. Tu jeszcze. Ej, i co się dzieje? Ej, co ja sobie tak mogę ciąć? Patrzcie! Ej, no teraz to sobie tak tnę na chybił trafił w ogóle. O, czerwony. I co? Ej, słuchajcie, ja poprzecinałam wszystko. O, jeszcze jeden. Tni. Czekajcie, zobaczmy. Poprzecinałam wszystko, słuchajcie. No nic nie wybuchło. Chyba wydaje mi się, że chodzi tylko o ten tutaj. No tak sobie zaczęłam, powiem wam, że na chybił trafił totalnie. Zaczęłam sobie od dołu. Po prostu. Ja się nie znam na takich rzeczach. Chyba wszystko przecięłam. Teraz albo wybuchniemy, albo przeżyjemy. Chyba przeżyliśmy. Lichy wielbiciel, osiągnięcie. Fuu, udało się, patrzcie. Ale jazda. Powinnam rozbrajać bomby, słuchajcie. No właśnie. Co za koleś, ej. Mr. Holmes, are you alright? I saw the bloke, I tried to catch him, but he escaped. No co ty gadasz? Can you describe the man? He was thin, about 5'5", with black hair and a hair lip. Zajęczą warkę. Wiggins, tell us everything you saw. The fellow was watching your place, so I thought maybe he's a client. But then he took something out of his jacket and threw it, smashing your window. I shouted at him and he took off. I grabbed him by the sleeve, but he wriggled out of his jacket and left it. I'm sorry I didn't catch him, Mr. Holmes. You did very well, Wiggins. Now, let's take a look at that jacket. Here it is. Good job, Wiggins. Here's a penny. Oh, thanks, Mr. Holmes. Mogłeś mu więcej dać. Chłopak naprawdę dobrze się spisał. Aha, musimy teraz przeszukać te rzeczy. No dobra, zobacz. Co my tutaj mamy? Kto to był w ogóle? O, jakiś scyzoryk. O. JT are the owner's initials. Okej. To co jest? Let's see what's inside. There could be a hidden message that's been written with some lunatics. Na pewno, na pewno. No, don't. No chyba, że... No co za koleś? No pięknie, w ogóle... There are ink stains on this piece of paper. I could read the text with the help of my analysis. No właśnie. Ej, on nam wszystko niszczy w ogóle. Nie wiem, co to jest za koleś. A to co? Wiersz. Dalej, machołkowie, w dłoń to machołki. Powiedzcie królowi, nie dla nas podatki na herbatę z zamorza. Jego groźby puste i myśl jest pusta, by wmuszać wrodzenie. Co to jest w ogóle? Więc bierzcie się, chłopy, w zielonym smoku. To jest coś dziwnego. Nóż z inicjałami. Człowiek szczupły, zajęcza warga. Przeszukaj rzeczy, no dobra. A poem. But what does it mean? This isn't a poem. It's a song called Rally Mohawks. That great moment when America rebelled against England's dominance.
Then rally, boys, and hasten on Jej. To meet our chiefs at the Green Dragon. And I bet they hoisted a tankard of ale and invented a new nation. Along with deciding if this was the week they got to dump some tea into yon harbor. Why ever did he keep such a song in his blood? No właśnie. Dziwne. Czekajcie, mamy jakieś tutaj... Stół do analizy, bomba, zniszczone dowody i stół do analizy. Orson celowo zniszczył stół do analizy i dowody o napastniku. Wiecie co? Orson chciał jedynie pomóc dowodami, to, że zniszczył stół do analizy, było zbieg okoliczności. Czy on naprawdę jest tak głupi i niezdarny, czy może faktycznie robi to celowo? Bo zobaczcie, zniszczył nam i stół niby przypadkiem, i ten list nam wytargał normalnie i spalił. Ja na razie zaznaczę, że on zrobił to celowo, bo on jest w ogóle dziwny i jakiś jest, ja nie wiem, nie podoba mi się. No dobra, zobaczmy... No, halo, Toby! No właśnie. To jest podejrzane. Who tried to kill me, Mr. Holmes? Jezu, przepraszam. Jak nie zapomnę, to wytnę. co to my mieliśmy zrobić? Chwila. Dowiecie, kto stoi... Aha, dowiecie, kto stoi... A tutaj? Pieśń historyczna. Aha, w archiwach musimy poszukać. Zobaczmy. Psychochemia, znaki, symbole... To tutaj nie będzie. W gazetach też nie. Więc to będzie gdzieś tutaj. Historia, sztuka, historia? Tawerna Zielony Smok. Tawerna Zielony Smok była pubem oferującym zarówno noclegi, jak i miejsce spotkań, a mieściła się przy Union Street w bostońskim North End. Na początku XIX wieku powstało kilka replik Zielonego Smoka na terytorium Europy. Jedna z nich znajduje się obecnie w Londynie, niedaleko przystani w dzielnicy. To pewnie tam pójdziemy. Prawda? W Londynie znajduje się tawerna Zielony Smok niedaleko przystani. That's all I can do for now. Let's try and get a few hours of sleep. How can you sleep when there is someone trying to kill me? Nikt cię nie próbuje zabić! Boże, co za koleś, słuchajcie. Straszny po prostu. Aha, że ubrać się mam, tak? Czy co? Ja myślę, że... Nasze ubranie, które... Tam w ogóle jeszcze ksiądz, jeszcze się nie przybieraliśmy za księdza, nie? Ciekawe, czy nam się to przyda. Wyjdźmy na balkon zobaczyć, czy nie ma naszej sąsiadki. Nie ma. Dobra, wychodzimy. O! Toby! Jaką ty masz piękną czapeczkę! O, uroczy. A tam co się dzieje? Did you sleep well, Kate? Very well, thank you, father. Is that wild? Whatever is he doing now? He's transforming you into a legend. Mm-hmm. Oh, silly man. Kate, what's the matter? Well, I just came by to tell you that I'm going to the zoo with Alice. We'll be having lunch in town. The zoo? What on earth for? Perhaps because it is my birthday today? Ooh. No, powinno się mówić prawdę, ale czasami są takie sytuacje, że no lepiej skłamać. To jest jedna z takich sytuacji. Fooled you, didn't I? Of course I remembered. Here's some spending money. Go and enjoy your special day. All right. I'll go then. Kate. No nie wyszło to najlepiej. All right. Come here. I've had enough of you not caring about me. I do care. I've just had a difficult... Bombę mi wrzucili, musiałem rozbroić! Kate, I only want to protect you. You don't understand anything! Chyba żart. No właśnie. Kate, come back! Ale masakra, co? To się porobiło. Such a waste. This Alice, I have an odd sense about her. Ja też. Playing with Kate's feelings. This would be a good opportunity to investigate Alice's flat while they're absent.
And anyway, it'd be better to visit the Green Dragon Tavern during the evening. Słuchajcie, będziemy już kończyć, ale chcę tylko zobaczyć, czy ja tam mogę wejść do tego mieszkania. Gdzie ona ma ten... ona jest obok jakby, nie? Czekajcie. Przeszukaj mieszkanie Alice. Ale to ona nie mieszka na tym samym piętrze? Przecież ona mieszka na tym samym piętrze. O co tu chodzi? Mrs. Hudson is not at home. Aha, tu jest pani Hudson. Force is not an option. I should find another way inside Alice's flat. A back room. Czy Lenek tutaj jest? Ale to tam było jakby, wiecie, jakby ona na tym samym poziomie. No nic, ale tutaj zajrzymy, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Ja wiem, że was ciekawi, co ona tam kryje. Mnie też to ciekawi. Ale no niestety musimy kończyć, bo już mamy 30 minutek. Także w kolejnym odcinku mam nadzieję, że czegoś więcej się dowiemy. Ja dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!